Dzień dobry, w studiu Włodzimierz Czarzasty, przewodniczący mazowieckiego SLD. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Ale już nie szef sztabu wyborczego, bo Zjednoczenie Lewicy zmienia ten stan rzeczy, który obowiązywał przez chwilę. Zjednoczenie Lewicy pewnie powoła sztab, który będzie zajmował się całą formacją i całym tym przedsięwzięciem, ale na razie jeszcze tak, tylko szef sztabu wyborczego Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Nie ma to zresztą większego znaczenia. Czyli Sojusz Lewicy Demokratycznej na wszelki wypadek prowadzi kampanię wyborczą, jak gdyby nigdy nic przed wyborami parlamentarnymi? Nie. No my żeśmy powołali sztab ze 2-3 miesiące temu, bo jesteśmy partią odpowiedzialną. W związku z tym są takie rzeczy, które trzeba rezerwować wcześniej, bo jeżeli ich się wcześniej nie zarezerwuje, to ich po prostu nie ma. No, na przykład cały outdoor, czyli billboard. Jeżeli ktoś chce puścić jakiś film, to dobrze by było, gdyby ktoś napisał jakiś scenariusz tego filmu. Jeżeli ktoś chciałby mieć jakieś logo, to dobrze by było, gdyby to logo było narysowane w kilku wariantach. Jeżeli ktoś by chciał mieć wreszcie jakieś hasło, dobrze by było, gdyby mądrzy ludzie usiedli i doradzili, jakie ono ma być. No rozumiem, ale w związku z tym, że jest ta Zjednoczona Lewica ciągle w twarzy tworzenia, jak rozumiem, chociaż porozumienie ostateczne jest blisko, czy nie blisko, to te wszystkie plany są lekko nieaktualne, prawda? No dobrze, no ale są tam też takie rzeczy, ponieważ nie jesteśmy znaczy myślimy również o Zjednoczonej Lewicy. W związku z tym niektóre elementy z tego planu pracy cały, który został przyjęty i realizowany, myślę, że się przydadzą. Jak się nie przydadzą, też nie będziemy płakali. Jesteśmy bardzo otwarci. A jeśli chodzi o to powoływanie struktur wspólnych, czyli szefa komitetu wyborczego, sztabu i tak dalej, pełnomocnika, to się odbędzie na zasadzie parytetów, tak? Jeśli chodzi o te części składowe. Raczej konsensusu, tak jak w tej chwili do tej pory wszystko jest. No, zamknęliśmy etap budowy podstaw programowych, ponieważ te podstawy zostały, że tak powiem, przyjęte i podpisane. W związku z tym teraz jesteśmy na etapie technicznym, to znaczy ustalenia jedynek, ustalenia władz poszczególnych struktur, takich właśnie jak tam szef komitetu wyborczego, szef sztabu wyborczego, ale nie mamy z tym jakichś problemów. Generalnie jakoś taka jest atmosfera na to, żeby się dogadać i z uśmiechem na ustach to robimy. Ale jest jeszcze taka rezerwa w wypowiedziach niektórych z państwa, że ta Zjednoczona Lewica niby jest, ale w zasadzie to na 100% nie można powiedzieć, że jest. No ale to raczej chyba takie osoby szukające dziury w całym, dlatego że, proszę pani, albo się ma takie podejście, że się wierzy w ten projekt i w związku z tym trzeba w niektórych miejscach spasować, trzeba w niektórych miejscach się uśmiechnąć i w niektórych miejscach również trzeba się posunąć, albo się ma takie podejście, że to raczej nie wyjdzie, no i wtedy się szuka piasku, a tym piaskiem się rzuca w szprychy. To chyba tak coś takiego było z tym piaskiem i szprychami, ale jak nie, to proszę mnie poprawić. Ja też za bardzo nie wiem. Wiem, że kij się wkłada w szprychy. No taki tam piasek. W każdym bądź razie ja mam akurat takie podejście, w związku z tym i większość moich kolegów i koleżanek, tak naprawdę to nie słyszałem jakiegoś takiego głosu, który byłby zdecydowanie przeciwny. Nie, ja nie mówię o tym, że są głosy przeciwne, ale są takie pełne rezerwy. Może nie pełne rezerwy, ale na pewno zawierające rezerwę. Albo może koledzy nie chcą zapeszyć. Ale żeby pewnie tak, ale żeby być uczciwy, na 41 okręgów wyborczych pewnie będzie chętnych do tego, żeby na tych jedynkach w tych okręgach było więcej osób niż 41. W związku z tym pewnie będzie musiał ktoś zrezygnować, a ktoś będzie musiał pewnie nie być pierwszy. Więc naprawdę traktuję to jako opis zjawiska, które ma miejsce i myślę, że gdzieś tam do 6, 7, 8 sierpnia zakończymy te dyskusje, bo czas nagli. Jeżeli nie zakończymy tych dyskusji do 6-7 sierpnia, to znaczy, że projekt nie będzie miał miejsca. To znaczy, ale że Lewica, że SLD poszłaby wtedy, poszedłby wtedy sam. Ale nawet nie chce mi się o tym mówić, bo w to nie wierzę. Natomiast może inaczej bym powiedział, wtedy każdy by poszedł sam. Tylko każdy jakby poszedł sam, to list na Lewicy byłoby 7 albo 8. Zieloni, Unia Pracy. Jakby będzie 7 albo 8 list, to się stanie to,
co Polsce, dobra, wiem, że idę w wysoki ton, nie powinno się przydarzyć. To znaczy ja uważam, że w tej chwili w ramach tej dyskusji, która jest w Polsce między PiS-em a Platformą, lewica w Sejmie jest potrzebna. W związku z tym i myślę, że ludzie też tak uważają. Potrzebna? To ja bym chciała do tego wrócić, ale najpierw pytanie o to, czy Zjednoczona Lewica to jest ciągle otwarta formuła. To znaczy, czy biało-czerwoni mogą do niej przystąpić? Czy partia Razem może do niej przystąpić, jeżeli koledzy, koleżanki doznają jakiejś iluminacji? Znaczy nie powiem, czy doznają iluminacji, czy nie, bo nie chcę ich w żaden sposób urażać. Ja zresztą nie znam działaczy partii Razem, w związku z tym w ogóle o tej partii mi trudno cokolwiek powiedzieć. Taki problem, który lewica miała od pewnego czasu ze sobą, to, że ze sobą po prostu nie rozmawiała. W związku z tym taki czas przyszedł, że dobrze by było się wymienić tym, co kto reprezentuje, co kto ma na sztandarach wypisane. Ja pani powiem swoje zdanie. Moim zdaniem nie ma takiej możliwości, żeby lewica w jakiejś perspektywie się nie dogadała, tak? Czy to będzie wcześniej, czy to będzie później, to zobaczymy. Jeżeli koleżanki i koledzy... O te wybory. Jeżeli koleżanki i koledzy z partii biało-czerwonych, czy Razem będą mieli z nami ochotę współpracować, to zapraszamy. Nieraz już żeśmy ich zapraszali. Natomiast jeżeli nie mają w tej chwili, to pewnie poczekamy na wyniki wyborów w październiku. I po październiku, w zależności o tym, kto uzyska lepszy wynik, a kto się nie dostanie, to pewnie te rozmowy znowu będą miały miejsce. A jeśli chodzi o tę niemal symboliczną listę warszawską, ona jest nie tylko symboliczna, ale też, że tak powiem, biorąca, bo jeśli się koalicja, bo to będzie koalicja, dostanie, no to Warszawa bierze. To prawda. To pan ma ciągle ochotę na to miejsce. Ale wie pani, od momentu przyjęcia zasady, że jest Zjednoczona Lewica, tych liderów nie jest jedna osoba, dwie, ani trzy. Tych liderów jest wielu. W związku z tym, jeżeli chodzi o Warszawę, możemy rozmawiać o pani Paulinie Piechnie, możemy rozmawiać o panu Olejniczaku, o pani Piekarskiej, możemy rozmawiać o pani Nowickiej, o pani Nowackiej, możemy rozmawiać o panu Czarzastym. Ale mówi się głównie o pani Nowackiej, panu Czarzastym, a też podkreśla Katarzyna Piekarska, że to jest jej miejsce. I ma rację, dlatego że jest warszawianką, dlatego że bierze bardzo dobre wyniki w wyborach samorządowych, dlatego że czuje, że to jest jej miejsce. To tylko pokazuje, jak te rozmowy są trudne. No to jeżeli... co, będą państwo rzucać monetami? Nie, dogadamy się po prostu. To znaczy, jeżeli formuła jest taka, że... A pan może ustąpić z tej Warszawy i pójść do Płocka? Na pewno, jeżeli w tej chwili kandydatów, bo jeszcze pan Celiński dochodzi do tego, jeżeli tych kandydatów jest 10, to na pewno 9 musi ustąpić. I pewnie będzie trzeba, jeżeli będzie 10 kandydatów, szukać jakiegoś innego klucza. I znajdziemy ten klucz na pewno. A pan nie ustąpi, czy pan ustąpi? Jest pan przygotowany? No, jestem jedną dziesiątą, tak? Tak jak każda jedna dziesiąta, muszę wiedzieć, że mogę wygrać, a mogę ustąpić. Czy przypomnieć panu, co pan kiedyś mówił o Januszu Palikocie, czy to już jest nieaktualne? No, ale wie pani, może pani przypomnieć, ja zresztą mam niezłą pamięć, w związku z tym pamiętam. No to co pan mówił? I nawet nie kłamałem, bo wie pani, jak ktoś kłamie, to musi mieć wyśmienitą pamięć, tak? Dlaczego pan się drapał po nosie? To tak coś jak z Pinokiem. Bo mnie zaświędziało. Natomiast muszę pani powiedzieć, no Januszu Palikocie kiedyś chyba powiedziałem, że jest świrem. Tak, politycznym świrem, tak. Że jego choroba się pogłębia i jest niebezpieczny. Wie pani, Leszek Miller... Że na słoniu do Sejmu wjedzie kiedyś. Leszek Miller mówił o Januszu Palikocie jedno, ja drugie. Janusz Palikot mówił o nas również różne rzeczy. Ale proszę zobaczyć, ile mądrości jest w tym, że pomimo takiej przeszłości trudnej potrafimy usiąść i powiedzieć, no dobra, żeśmy o sobie nagadali różnych rzeczy. Teraz jest pytanie takie, co będziemy robili w 2016 roku i czy doprowadzimy do tego, żeby lewica była w Sejmie, czy nie. To chyba jeśli Janusz Palikot ma w sobie gen autodestrukcji, to może być to źle zdefiniowany przez pana gen i to może być gen destrukcji. Wtedy taki Janusz Palikot może zniszczyć Zjednoczoną Lewicę. Panie, ale to jest tak, że pan Janusz Palikot jest jednym z wiceprzewodniczących tej partii, tak? Druga osoba, która bierze odpowiedzialność za tę partię i bardzo mocno ją wspiera, to jest pani Barbara Nowacka, tak? Oczywiście pada pytanie takie, dlaczego twój ruch przy przywództwie pani Barbary Nowackiej ma tam 1% wsparcia, ale o to już nie pytamy, tak? Bo
to już jest za nami i na to już po prostu nie patrzymy. Wierzymy w to, że w tej chwili rozsądnie da się dogadać. To teraz może pan powiedzieć, dlaczego lewica potrzebna jest w Sejmie? Co ma lewica, czego nie ma prawica? O, wie pani, wiele rzeczy, to znaczy jak pani na przykład popatrzy, zacznę od ideologii trochę, tak? Czyli od serca. Jak pani popatrzy w tej chwili na bezprzykładną ingerencję Kościoła katolickiego, szczególnie hierarchii Kościoła katolickiego w całą materię ustawową polskiego Sejmu, począwszy od in vitro, stanowisko biskupów, skończywszy na kwestii dochodzenia do tego, kto jaką ma płeć, no to pani zobaczy, że Kościół zrezygnował już w tej chwili z głoszenia prawdy w kościołach, tylko Kościół po prostu wymusza na wiernych zachowanie poprzez wprowadzanie ustaw. Czyli lewica ma dlatego być w Sejmie, żeby zablokować ekspansję Kościoła, tak? Nie. Bo zaczął pan? Sam pan zaczął od tego. No dobrze, bo od czegoś trzeba zacząć, tak? Ale zaczyna się od tego, co najważniejsze, się ma mało czasu. Zaczyna się od tego, co przychodzi do głowy w danym momencie. W związku z tym mi to przyszło do głowy w danym momencie. Jak pani popatrzy na przykład na to, czy prawo powinno być dostosowywane do bieżących sytuacji, no to proszę zobaczyć. Porozmawiajmy chwilę o związkach partnerskich heteroseksualnych. 27% dzieci w Polsce rodzi się poza małżeństwami. W Europie jest to już w tej chwili wskaźnik 40-procentowy. Czy pani uważa, że to jest normalne, że polskie państwo, widząc to zjawisko, nadal nie ma ochoty w ogóle dyskutować na temat praw związków partnerskich, praw takich związanych z byciem w szpitalu, praw związanych z opieką nad dzieckiem, praw związanych z dziedziczeniem? Nikt tego nie ruszy poza nami. Bo ale nawet nowo wybrany prezydent mówi, że jest za tym, aby te sprawy prawne zostały uregulowane. Pani, ale to nie jest takie zamknięcie na 100%. Pani, ale nowo niewybrany prezydent, pan Komorowski, w ostatniej chwili, żeby dostać 2% więcej, zgłaszał reformę ukochaną przez Platformę Obywatelską wieku emerytalnego. Tak? Zgłaszał totalnie bzdurne pomysły związane z JOW-ami, chociaż wszyscy wiemy, że te JOW-y i wprowadzenie JOW-ów to jest po prostu masakra dla polskiej polityki. Czyli pan uważa, że to wszystko jest gest wyborczy i pan nie wierzy Dudzie? Wie pani co, ja wolę wierzyć lewicy, tak? Bo jeżeli my powiemy, że tymi sprawami się zajmiemy, jak będziemy mogli i będziemy w Sejmie, to się zajmiemy. I takich przykładów ma pani masę. Kwestia całej... Ja myślałam, że pan powie o sprawiedliwej dystrybucji produktu narodowego. Najpierw się zająłem sercem. Teraz mogę się zająć żołądkiem. Na przykład sprawiedliwy podział produktu narodowego brutto. Czy pani uważa, że to jest rozsądne i normalne, że przy tak dużej ilościach środków europejskich, które weszły w Polsce, jest tak dużo umów śmieciowych? Nie można było tak to pokierować tymi pieniędzmi, żeby było mniejsze bezrobocie, żeby jeżeli chodzi o umowy śmieciowe, były one ograniczane albo eliminowane? Dopiero teraz politycy prawicy wpadają na taki pomysł, że im więcej umów śmieciowych, tym mniejsze emerytury, tak? W przyszłości, bo nie będzie miał kto na ten fundusz emerytalny płacić. Wie pani, cała kwestia tolerancji, cała kwestia związana z tym, że świat jest różny, że są różne historie, są różne wiary, że człowiek jest różny, że człowiek nie musi chodzić na jednym pasku wytyczanym przez ustawy, które zgłasza PiS, albo nieudolnie zgłasza Platforma Obywatelska. Panie przewodniczący, ponieważ zmierzamy do końca, to zapytam może na koniec, albo prawie na koniec, to zależy jak będzie pan odpowiadał, czy dla pana wygrana PiSu to byłby koniec świata? Woli pan, żeby wygrała Platforma Obywatelska? Pani, w ogóle nie wolę, żeby wygrał PiS i żeby wygrała Platforma Obywatelska, bo ja pamiętam w przeciwieństwie do ludzi młodych, którzy mieli wtedy 8 lat mniej, tak samo Balcerowicz jak ja. Mówi, że to jest wybór między grypą a gruźlicą. No dobrze, no to ja Balcerowiczowi przypominam, co zrobił z PGR-ami. Natomiast ja uważam, że i całą moją energię skupię w tym kierunku, żeby obok PiSu i Platformy w Sejmie była lewica, bo uważam, że to jest takie przesłanie, które Polacy i proszę o to Polaków wzięli pod uwagę, bo lewica to rozsądek. Dziękuję bardzo. Włodzimierz Czarzasty, SLD, przewodniczący mazowieckich struktur tej partii. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Dziękuję państwu, dziękuję pani.